No tu Pedro, witam Was w 41. odcinku serii Autografy. Tym razem zajmiemy się autografem od polskiej piosenkarki. Na pewno jednej z bardziej znanych i tak bynajmniej myślę, że jest to jedna z legend polskiej muzyki. Bynajmniej w ostatnich latach. Wokalistka, była wokalistka zespołu Bratanki. No i cóż tutaj, wy już po tytule wiecie, kto to jest. Autografu jeszcze nie widzicie, ale właśnie teraz zobaczycie. Jest to autograf od Haliny Młynkowej. Tutaj tak jak możecie widzieć. Tak. Już wspomniałem, polska piosenkarka, z pochodzenia czeska, kiedyś występowała w zespole Bratanki. Jeden z bardziej znanych utworów to, to już dokładnie tu nie pamiętam, ale bodajże Kochaj mnie, coś takiego. Chyba tak to było. No i cóż, tutaj tak się to prezentuje. Autograf jest z dedykacją. Z dedykacją. I autograf ten zdobyłem poprzez prośbę listowną, załączając kopertę zwrotną z już adresem i znaczkiem. Co więcej dodać? Oczywiście do pani Haliny można wysłać swoje zdjęcia. Także wysłałem, ale jeszcze wtedy miałem je po prostu wydrukowane, a nie wywołane. I po prostu, no, trochę śmiesznie to wygląda, ale dobra. Na autograf czekałem około pół roku. Autograf dostałem, nie wiem, na początku chyba, na początku stycznia jakoś tak. Ale po prostu nie mogłem się zebrać, żeby nagrać ten film. Zresztą i tak miałem jeszcze kilka zaległych wtedy. No i tak to teraz jakoś stawiam. A więc myślę, że to już na tyle. A więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia i cześć.